ostatnich dniach odbył się w naszej szkole Dzień Europejski. Naszym dzisiejszym zadaniem było przygotowanie potraw charakterystycznych dla danego kraju. Jest to związane z Dniem Europejskim. Naszym zadaniem było przygotować potrawy charakterystyczne dla Francji. Przygotowaliśmy croissanty i inne potrawy charakterystyczne dla tego kraju. Uczniowie z ogromnym zapałem wzięli się za przygotowywanie prezentacji oraz potraw. Trzeba przyznać, że wyszło im to bardzo dobrze. Ogólnie liczyła się oryginalność i pomysłowość w całym tym zadaniu. Następnie mieliśmy ugotować jakieś podstawowe potrawy kojarzące się z tym państwem, albo potrawy, które właśnie się nie kojarzą i są oryginalne. My przygotowaliśmy na przykład tiramisu, focacci i kilka innych potraw. Dzisiejsze wydarzenie nazwaliśmy Dniem Europy i proszę zwrócić uwagę, że Dniem Europy, a nie Dniem Unii Europejskiej, ponieważ chodzi nam o szerszy kontekst. Oprócz krajów, których języków nauczamy w naszej szkole, zajmujemy się także innymi krajami europejskimi i staraliśmy się, żeby były to kraje różnorodne. Takie wydarzenia bardzo otwierają nas na sąsiadów, na Europę, resztę świata. Powodują, że czujemy, że mamy nie tylko tę swoją najbliższą ojczyznę, ale także, że mamy większą ojczyznę, którą jest Europa, jest świat. I że jesteśmy wszyscy, będąc uczniami szkoły katolickiej, dziećmi jednego Boga. Z tym cytatem oraz uśmiechem na ustach pozostaje nam czekać na kolejną edycję Dnia Europejskiego.